Witam Was. Tematem dzisiejszej lekcji jest pole trójkąta. Zatem, jak obliczamy pole trójkąta? Aby obliczyć pole trójkąta, musimy mieć podaną jego podstawę. Nazwijmy ją A. Oraz wysokość padającą na tą podstawę. Przypominam, że wysokość zawsze jest pod kątem prostym do podstawy. Nazwijmy ją HA. Tak. To teraz możemy zapisać wzór. Pole trójkąta. Oznaczymy go taką małym trójkącikiem. Równaś. A razy H, czyli podstawa razy wysokość podzielone przez 2. Kreska łamkowa, przypominam, zastępuje znak dzielenia. Czyli żeby obliczyć pole trójkąta, muszę pomnożyć podstawę razy jej wysokość. Jeszcze raz przypominam, to jest bardzo ważne, podstawa i wysokość muszą być do siebie prostopadłymi odcinkami. I teraz, moi drodzy, trójkąt ma trzy boki. Zatem każdy trójkąt ma trzy wysokości. Zobaczmy, jak się je rysuje. Już nam przeskoczyło, tu sobie dodamy nową stronę, żeby nam się nie zamazywało. Narysuję sobie duży trójkąt. I teraz mam trzy wysokości. W zależności od tego, jaki to będzie trójkąt, to też różnie będziemy go rysować. Ja Wam teraz tutaj pokażę na filmiku, jak tworzy się takie wysokości i jak się je rysuje. Chciałbym, abyście Wy również w domu przećwiczyli rysowanie tych wysokości. Czyli mamy podstawę A i wysokość do tej podstawy. Ja mogę się co prawda tutaj obyć bez ekierki, używając odpowiednich przycisków do rysowania linii prostych, jeżeli to wyszło, ale chciałbym, żebyście Wy widzieli, jak macie rysować. Czyli wysokości rysujemy używając, dokładnie, pamiętajcie, żeby dokładnie przyłożyć. Tu ma być dokładnie przylegać do jednego boku i do przeciwległego wierzchołka, czyli jedna przyprostokątna tej ekierki przylega mi do boku, do podstawy, a druga dotyka przeciwległego wierzchołka. W tym miejscu rysuję wysokość. Wzdłuż tej ekierki. I tu będę miał wysokość HA. Zmieńmy teraz kolor może na zielony. I ten bok nazywa się B. To teraz musimy narysować wysokość HB. Oczywiście Wy rysując możecie sobie w każdej chwili zatrzymać filmik, narysować, możecie też zeszyt obrócić. Ja mogę co najwyżej obrócić, muszę troszkę powiększyć. Już sprawdzimy.
To już będzie dobrze przylegało. No to już sprawdzamy. Wierzchołek przeciwległy i bok B. O, widzimy, że mi przylega, więc przechodzę do rysowania. Czyli z tego wierzchołka do przeciwległego boku. Tu również jest kąt prosty. Właśnie ekierka mnie to zapewniła. O, chcę tu rysować po ekierce. Odsunę troszkę. Zaznaczę wam ten kąt prosty. No i został nam trzeci bok. Niech się nazywa C. Ustawmy do niego ekierkę. Sobie przybliżę. Jeszcze troszkę poprawię. To musi być zrobione dokładnie. Jest. Ok. I to będzie wysokość. Ten bok będzie się nazywał HC. Jest to podstawa i wysokość do niego. Podstawa C i wysokość zawsze pod kątem prostym. Bok, pod bok i do niego wysokość muszą być pod kątem prostym. Jak widzicie, trzy wysokości przecinają się w jednym punkcie, w trójkącie ostrokątnym, bo taki tutaj wam narysowałem. Wszystkie te wysokości przecinają się, znajdują się wewnątrz trójkąta. Czyli przypomnijmy, pole to się równa. Pole trójkąta. To się równa. I teraz, moi drodzy, to też bardzo ważne, co teraz powiem. Zobaczcie, napiszę trzy równoważne dla siebie równania. Czyli pole tego trójkąta mogę policzyć mnożąc A razy H. A razy HA. Czyli podstawa razy wysokość opuszczona na tą podstawę i wszystko dzieląc przez 2 lub i te pola muszą być sobie równe, gdyż to jest pole tego samego trójkąta niebieskim kolorkiem miałem bok C razy wysokość do niego to będzie tu. Bo tu jest kąt prosty, czyli będzie razy HC z indeksem C i przez 2. I to jest równe, bok B razy HB, czyli ta długość boku razy ta wysokość. Tu nie napisałem. HB przez 2. Te pola mogę ze sobą porównać. Te równania przydadzą wam się, kiedy na przykład będziecie mieć podane długość boku i opuszczoną na niego wysokość, i na przykład będziecie mieć podany kolejny długość boku, a macie obliczyć tą wysokość. No to trzeba właśnie mnożąc. Z tego, moi drodzy, nawet wynika, właśnie w tym momencie mi wpadło, ten znak oznacza wynika, ponieważ za każdym razem ja tu dzielę przez 2, to pole liczymy zawsze w ten sposób.
Żeby policzyć pole, musimy podzielić przez 2. Ale jeżeli zdarzy nam się takie zadanko, jak przed chwilą właśnie przytoczyłem, że będę miał podane jeden bok i wysokość opuszczona na ten bok, i na przykład będę miał wysokość opuszczoną na bok C, a nie będę miał boku C, to wystarczy mi rozwiązać takie równanie, że A, czyli ta podstawa razy ta wysokość razy HA musi być równe C razy HC. I to musi być równe B razy HB. To wynika, moi drodzy, z wzoru na pole tego trójkąta. Jeżeli pola są takie same, a wszędzie tutaj dzielę przez 2, to to 2 nie ma dla nas wpływu do obliczania tych boków. Więc jeżeli bym miał tylko wyliczyć boki, nie znając pola, nie muszę go liczyć, mogę skorzystać z czegoś takiego. Trzeba po prostu umiejętnie umieć korzystać z różnych równań. Dobrze. Pokazałem Wam, gdzie znajdują się wysokości w trójkącie ostrokątnym. Mamy też do dyspozycji trójkąt, może nam się zdarzyć trójkąt prostokątny. Bardzo fajny i bardzo przyjemny, jak zaraz zobaczycie. No to bierzmy się do pracy. Tu mam A. Przeciwległy wierzchołek do niego jest tu. To gdzie będzie wysokość? Ano, jak zaraz zobaczycie, będzie leżeć na przeciwległym naszym średnim boku. Tu troszkę trzeba poprawić. Jest to trójkąt prostokątny, tak jak powiedziałem, więc te dwa boki są do siebie prostopadłe. Czyli jeżeli tu jest A, to tu będzie HA. Widzimy, tu pokrywa nam się to z drugą przyprostokątną. I analogicznie, jeżeli tu będzie B, to tu będzie do niego... To tu będzie jego wysokość. Troszkę muszę podnieść. Widzimy, pokrywa się wysokość z drugą przyprostokątną, czyli tu będzie to równało się również HB. Tu B równa się HA. Dobrze, no to zostało nam bok C. Bok C jest tu, a tu jest wierzchołek leżący naprzeciwko boku tego boku. Więc jak znaleźć jego... No, muszę przełożyć. Muszę przełożyć do boku i do przeciwległego wierzchołka. I rysujemy. I zaznaczam. Tu jest kąt prosty. Tu też jest kąt prosty. To będzie HC.
Czyli podstawiamy znowu, obliczamy z tych samych wzorów, czyli A razy HA, czyli ten bok razy ten bok. Lub, czyli w trójkącie prostokątnym, w trójkącie prostokątnym sprowadza nam się do tego, że mam pomnożyć A razy HA, czyli razy jego przy prostokątną, lub jak to woli, HA to jest to samo co B, czyli mogę napisać, że muszę pomnożyć razy B, podzielić przez 2. Lub tu już mamy tylko dwie możliwości, bo to jak sobie obrócę B razy A to jest to samo i C razy HC. Tu już muszę mieć wysokość narysowaną do boku C. Dobrze. Jest to trójkąt prostokątny. Teraz przejdźmy do trójkąta rozwartokątnego, żeby też wiedzieć, gdzie tam szukać wysokości, które boki mogą być wysokością, będą wysokością w trójkącie rozwartokątnym. Troszkę chyba za duży. Mogę mieć trudności wtedy z narysowaniem wszystkich wysokości. Myślę, że z tym sobie już poradzimy. I to się nazywa trójkąt rozwartokątny. Przejdźmy do rysowania wysokości. To jest, niech to będzie bok A. Gdzie jest przeciwległy wierzchołek? Bo to od tego muszę zawsze zacząć. Przeciwległym wierzchołkiem jest tu. Czyli ja muszę mieć wysokość z tego boku, z tego wierzchołka do tego boku. Ale nie mogę sobie go narysować jakoś tak. Pamiętajcie, że tak nie wolno. Nie tylko dlatego, że jest krzywo. Narysuję tu prostą linię. To nie jest wysokość, moi drodzy, gdyż nie jest pod kątem prostym. Pamiętajcie, że wysokość musi być zawsze pod kątem prostym. To jest bardzo ważne i to jest, o tym nie można zapomnieć. Zobaczcie, tu nie ma kąta prostego, więc nie ma mowy o wysokości. Ja to usunę. Dobrze, w takim razie, gdzie będzie ta wysokość? No to spróbujmy tą ekierkę tak przyłożyć, żeby z jednej strony przylegała do mojego boku, a z drugiej strony przylegała do przeciwległego wierzchołka. Tu widzę przylega, tu mi przylega do boku. Jest. No to moi drodzy, zobaczmy. Ta wysokość będzie się znajdowała tutaj. A żeby sobie ułatwić, gdzie się kończy, to właśnie muszę zrobić przedłużenie tego boku. Można troszkę dalej właśnie. I tutaj będzie wysokość HA. Tak. To jest wysokość HA. Ten odcinek namalowany na czerwono. A kończy się tu. To jest bok od trójkąta. Nie mierzymy, nie liczymy aż dotąd. Tylko ten kawałek. Tu jest jego wysokość. To teraz poszukajmy drugiej wysokości. Czyli tu niech będzie bok B.
to ci będzie HB. No, tu jest przeciwległy wierzchołek, czyli tu będzie HB. Wysokość H opuszczona na bok B. Na bok lub na jego przedłużenie. W tym przypadku jest to przedłużenie boku B. Przedłużenie boku B. No i trzecia wysokość, bo trójkąt ma zawsze trzy wysokości. Będzie tutaj. I ten tu by będzie odcinek C, to tu będzie wysokość HC. Więc jak sami widzicie, w trójkącie rozwartokątnym dwie jego wysokości leżą zupełnie poza tym trójkątem. Tak. Moi drodzy, chciałbym, abyście przerysowali te rysunki, żeby wiedzieć, jak rysować wysokości w trójkącie i gdzie je szukać. No i przede wszystkim, abyście nauczyli się i zapamiętali wzór na pole trójkąta. A teraz przejdziemy do pierwszego zadania. I tutaj na starcie mamy obliczyć pole trójkąta. Jest to trójkąt jaki? Rozwartokątny. Czyli to jest ten przypadek tutaj. Jego wysokości leżą poza. No to przyjrzyjmy się. Gdzie jest wysokość? Zawsze wysokość jest zaznaczona kątem prostym. Zawsze, moi drodzy, jak będziecie rozwiązywać zadania, szukajcie, gdzie mamy zaznaczony kąt prosty. Między jakimi odcinkami? Tu mamy zaznaczone między odcinkiem tym, czyli długość 8, i odcinkiem tym, czyli poziomym, czyli długość 3,5. Dlaczego to jest tak ważne? Bo właśnie te długości, gdzie mam kąt prosty, nawet ten kąt prosty mi podpowiada, że mam pomnożyć te dwie długości. Czyli mam pomnożyć 8 razy 3,5 i podzielić przez 2. Taki jest wzór na pole trójkąta. Czyli możemy sobie tutaj skrócić. Przypominam, jak się skraca licznik z mianownikiem. 8 i 2 się da skrócić. Tu będzie 1, tu będzie 4. I teraz 4 razy 3,5 równa się 14. O, tak. Należało rozwiązać pole tego trójkąta. To teraz przejdźmy do pola trójkąta drugiego. I ponownie, podobnie jak tutaj. Moi drodzy, jak liczycie pole trójkąta, szukamy kąta prostego. Tu mam kąt prosty, czyli żeby policzyć pole tego trójkąta, to ja muszę pomnożyć boki, które do siebie, przy tym odcinki, które właśnie tym kątem są połączone. Czyli jest to ten odcinek i ten odcinek. Czyli będę miał 10 razy 7,5 podzielone przez 2. Widzicie, mam tu jakiś odcinek, ale on w tym momencie do liczenia pola nie jest mi potrzebny, bo nie mam do niego narysowanej wysokości. Wysokość jest pomiędzy tymi dwoma bokami. Jest to trójkąt prostokątny, taki jak o którym mówiłem tu, przy tym trójkącie. Dobrze, no to
policzmy jego pole. Zobaczę tylko, czy mi się nagrywa. Tak, już 25 minut moja lekcja trwa. Dobrze. Czyli 10 i dwójkę możemy skrócić przez 2, to tu będzie 1, tu będzie 5. 5 razy 7,5. 5 razy 7 jest 35. 5 razy pół jest 2,5, czyli będzie 37,5. W ten sposób obliczyłem drugie zadanie. A teraz przejdziemy do trzeciego trójkąta. I mamy tu trójkąty ostrokątny. I podobnie jak wcześniej, szukamy miejsca, gdzie jest zaznaczony kąt prosty. A ten kąt prosty jest zaznaczony między tym odcinkiem, czyli 10,5, a tym odcinkiem, równym 12. Czyli żeby policzyć jego pole, ja muszę pomnożyć 10,5 razy 12. Podzielone przez 2. Tym razem skrócę dwójkę i dwunastkę. Tu będzie 6, a tu będzie 1. 10 razy 6 jest 60, 10 razy pół jest 3, czyli otrzymujemy 63. Super. Dobrze, moi drodzy, tu macie zadania niemalże identyczne jak te, które wam właśnie przed chwilą zrobiłem. Tylko różnią się cyferkami. Proszę pomyśleć, które boki trzeba pomnożyć, a następnie podzielić przez 2, żeby obliczyć pole tychże trójkątów. Można sobie tutaj zatrzymać i zrobić na bieżąco. A teraz przechodzimy do kolejnego typu zadań. Już nie mamy rysunku, ale zawsze możemy sobie go stworzyć. Natomiast tu mamy ułatwioną rzecz, bo mamy podane. Oblicz pole trójkąta o danej podstawie i opuszczonej na nią wysokości. Czyli my już tu, moi drodzy, wiemy, że ta wysokość należy do tej podstawy. Czyli my tu przechodzimy od razu do rozwiązania. Będzie to 7 razy 4 i podzielone przez 2. Możemy sobie skrócić. Zachęcam i przypominam o tym. I mamy 7 razy 2 jest 14, przez 1 będzie 14. Pole drugiego. Tu już mamy ułamki, troszkę bardziej skomplikowane, więc zapiszemy troszkę w inny sposób. Zapiszemy w ten sposób. 3 i 1 druga, czyli te boki muszę przez siebie pomnożyć, razy 4,3/7. I teraz zamiast pisać przez 2, czyli za pomocą kreski ułamkowej, my napiszemy teraz za pomocą dzielenia. Jest to dowolne. Czy tak możemy rozwiązywać. Aby pomnożyć ułamki, muszę pozbyć się całości, czyli 2 razy 3 będzie 6, dodać 1 będzie 7. 4 razy 7 jest 28, dodać 3 będzie 31. Zatem przystępuję do mnożenia. Mogę tu wykonać skracanie, bo mam, przepiszę to, żebyście widzieli wyraźnie. Mam 7 drugich razy 31 siódmych. I teraz, moi drodzy, co znaczy podzielić przez 2? Podzielić przez 2 znaczy pomnożyć przez jego odwrotność, czyli razy 1 druga. Odwrotnością 2 jest ułamek 1 druga. Mogę skrócić 7 i 7. Tu będzie 1, tu będzie 1.
No i przystępuję do mnożenia. 1 razy 31 razy 1 będzie 31. 2 razy 1 razy 2 będzie 4. Wyciągniemy jeszcze całości. To będzie 4 w 31 zmieści mi się 7 razy. I zostanie resztę 3, czyli 3 czwarte. Dobrze. Podobnie jak wcześniej, przygotowałem tutaj dla Was zadanie analogiczne do tego, którego Wam przed chwilą pokazałem. Chciałbym, żebyście go również przećwiczyli w domu. Przechodzimy już do kolejnego zadania. Zadanie trzecie. Oblicz pole trójkąta. Mamy tutaj podane wszystkie jego boki. Mamy policzyć pole. A przypominam, żeby obliczyć pole, to muszę szukać właśnie tego kąta prostego. I ten nasz kąt prosty jest zawarty między odcinkami 14 i 12, czyli będzie 14 razy 12 przez 2. Mogę sobie skrócić. Tu będzie 6, tu będzie 1. No i teraz mnożymy 6 razy 14, czyli 6 razy 10 będzie 60, 6 razy 4 jest 24, 60 dodać 24 jest 84 centymetrów kwadratowych. Tak. Zatem już skończone zadanie. I tu macie analogiczne, bardzo proszę rozwiązać. Kolejnym zadaniem jest już ostatnie zadanie, które Wam ja pokażę, jak rozwiązać. Jest to oblicz pole trójkąta równoramiennego, prostokątnego, którego ramię ma długość 6. Jest podany tylko jeden wymiar, a mi jest potrzebna podstawa i wysokość. Skąd to wziąć? Ano, moi drodzy, weźmiemy to z tej informacji, że jest to trójkąt równoramienny, prostokątny. Jak on wygląda? Poszukajmy. Trójkąt prostokątny, równoramienny. Czyli oba boki. Dwa boki krótsze są tej samej długości. Tu mają 6 i tu ma 6. A skoro prostokątny, to musi mieć kąt prosty. A no to już teraz jest, myślę, wszystko jasne. Jak kąt prosty jest tu, to znaczy, że ja mam pomnożyć 6 razy 6 i przez 2. To się równa, skracam 6 i 2. Tu będzie 1, tu będzie 3. 6 razy 3 jest 18. Jednostka były metry, czyli będzie metrów kwadratowych. Dobrze, moi drodzy. No to teraz, tak jak zawsze, tu macie zadanie czwarte. Analogiczne do tego, co Wam pokazałem przed chwilą, oraz zadanie piąte, które chciałbym, żebyście sami pomyśleli, jak należy rozwiązać. Do zadania czwartego chciałbym, aby każdy mi rozwiązał i na podstawie tych zadań, które ja pokazałem, jak rozwiązać, zrobić samemu w domu i przysłać mi rozwiązania. Zachęcam również do rozwiązania zadania piątego, gdyż też jest bardzo łatwym zadaniem. Dziękuję i do usłyszenia.